Natalia była jedną z kandydatek Darka z 10. edycji Rolnik szuka żony, której wyznanie na temat zachowania bohatera programu jeszcze bardziej go pogrążyło. Jak już po finale, dziewczyna podsumowała swój udział w popularnej produkcji? Głos w tej sprawie zabrała na Instagramie. Natalia to 23-letnia studentka pedagogiki wczesnoszkolnej z Krakowa, która podobnie jak Nikola i Maria zabiegały o względy Dariusza, najmłodszego uczestnika jubileuszowej edycji Rolnik szuka żony. Mimo ogromnej sympatii, którą dziewczyna zyskała u mamy i siostry gospodarza, ten ostatecznie wybrał Nikolę. Po randce z tą ostatnią przekazał Natalii swoją decyzję, nie chcąc dłużej jej zwodzić. Jak jednak dowiedzieliśmy się w finale, po kilku tygodniach najwyraźniej pożałował swojego wyboru, bo Natalia ujawniła, że Dariusz kontaktował się z nią, będąc jeszcze z Nikolą. Jak wyznała podczas spotkania z Martą Manowską w finale, napisał jej wprost, że żałuje tamtej decyzji. Ona sama jednak, będąc już po emisji programu w TVP i widząc łzy koleżanki, nie żałowała raczej tego, jak potoczyły się jej losy. Kilka dni po emisji finałowego odcinka 10. edycji Rolnik szuka żony Natalia podsumowała swój udział w programie w mediach społecznościowych. Dziękując za liczne głosy sympatii i wsparcia ze strony widzów, oceniła także swoją przygodę z telewizyjną produkcją. Chciałabym wszystkim bardzo podziękować za pewien rozdział, który miał miejsce w moim życiu przez ostatnie pół roku. Tyle emocji, że nie jest się w stanie tego opisać. Czy żałuję, że zdecydowałam się napisać list? Absolutnie nie, zapewniła Natalia. Podkreśliła, że mimo obaw związanych z udziałem w programie i tego, jak będą oceniać ją inni, było to pozytywne doświadczenie. Wciąż też nie traci nadziei na prawdziwe uczucie, które, jak wierzy, każdemu jest przecież pisane. Tak, jak już mówiłam w programie, przyjechałam po miłość, niestety jej nie znalazłam, lecz uważam, że na każdego czeka ta druga osoba, stwierdziła, a Nikola, w komentarzu do słów Natalii, zasugerowała, że choć nie znalazły miłości, to znalazły w sobie przyjaciółki. Siostra, nie ma miłości, ale jest przyjaźń, podsumowała była wybranka Dariusza.